Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na szybkie rozpakowanie, rzut oka na słuchawki od firmy Natek Genesis. Mowa tutaj o modelu HX66, niewielkie słuchawki w dość rozsądnej cenie, którą sprawdzicie w opisie filmu, zapewniające wirtualny dźwięk 7.1. Zaczynamy! Przed nami słuchawki Natek Genesis H66, model z wirtualnym dźwiękiem 7.1, dowiadujemy się już tego. Tutaj mamy oczywiście wbudowaną kartę USB. Same słuchawki już widać przez opakowanie, wydają się niezbyt duże, za chwilkę się przyjrzymy bliżej, natomiast poszukajmy jeszcze innych cech. Widzimy tutaj chociażby kabel w oplocie, zintegrowany chip dźwiękowy i mikrofon z funkcją redukcji szumów. Po drugiej stronie informacja, iż ten mikrofon możemy sobie złożyć oraz taki pilot sterowania. Z tyłu specyfikacja, jeśli chodzi o pasmo, to od 20 Hz do 20 kHz, czułość to 111 dB, oporność 32 ohmy oraz czułość mikrofonu minus 54 dB. Mamy też zakres nagrywania dźwięku poprzez mikrofon, złącze USB 2.0 i długość przewodu aż 3 metry, więc naprawdę dość długi. Tak więc z informacji nie mamy tutaj już naprawdę nic więcej. Pora sobie otworzyć opakowanie i te słuchawki już zobaczyć. Dobrze, wszystko wyjęte. Mamy tutaj jeszcze jakieś akcesoria. Ok, płytka ze sterownikami, taki mini dysk oraz instrukcja obsługi tych słuchawek. Jak wygląda cały panel sterowania. Mamy taki podstawowy panel do zarządzania tymi efektami 7.1. Jak to wygląda w praktyce, zobaczycie oczywiście w recenzji. Natomiast już rozpakowujemy same słuchawki. Jeśli chodzi o przewód, to zobaczcie, jest on naprawdę dość gruby, jednocześnie elastyczny. Mamy wtyk USB standardowy. Pilot to taki kawałek plastiku, leciutki, plus minus, głośniej, ciszej. Wyłącznik mikrofonu, wyłącznik całkowitej głośności. Z tyłu żadnego klipsu co prawda nie mamy i prawdopodobnie tu są jakieś diody, może coś będzie nam świeciło też. Co mi się podoba, to kolorystyka, przewód plus te czerwone elementy i tutaj wnętrza nauszników całkiem fajnie to wygląda. Natomiast po kolei mamy logo Genesis na górze. Pałąk jest dość elastyczny, nie skrzypi przy tym. Jakość tego pałąka jest dość ok, tak na pierwszy rzut oka. Mamy cztery gąbeczki od środka, prowadnice, które są plastikowe, za to dość grube, wygląda to wszystko nieźle. Następnie mamy już niestety błyszczący plastik, troszeczkę to się będzie brudziło, wygląda ładnie, natomiast nie jest takie tworzywo praktyczne, ale bardzo wielu producentów je namiętnie stosuje w słuchawkach i innych sprzętach. Więc po prostu trzeba je będzie częściej czyścić, ponieważ wystarczy je chwycić i będą już miały odciski. Natomiast mamy znów logo Genesis po drugiej stronie, takie otwory wentylacyjne. Tym razem wygląda całkiem nieźle. Mamy oznaczenie prawa, lewa. Widzimy także ten niewielki składany mikrofon. Jeśli nie używamy, to prawie go nie widać, więc dobra opcja moim zdaniem. Jak będzie nagrywał, oczywiście testu posłuchacie sobie w recenzji. No i ostatnia ważna rzecz, czyli nauszniki. Nie wiem, czy wejdą tutaj całe uszy, zobaczymy to w testach. Powiem Wam o tych testach po prostu, czy moje uszy tutaj weszły, czy nie. Natomiast co do tego wypełnienia, powiem Wam, że ta ekoskóra jest bardzo miła w dotyku, naprawdę robi dobre wrażenie. I co do miękkości, sprzężystości, nie ma tego co prawda za dużo, natomiast wydaje się być to wypełnienie komfortowe. Ale oczywiście okaże się po dłuższym użytkowaniu, noszeniu tych słuchawek. Słuchawki przetestuję podczas słuchania muzyki, oczywiście też w grach i będzie też test mikrofonu. Tak więc na obszerną recenzję zapraszam Was za kilka dni, a dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania. Pamiętajcie, że ceny słuchawek sprawdzicie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!